Jest piękny, niedzielny poranek i jedziemy na maraton. Dzisiaj będzie filmik o tym, jak zacząć. Jak zacząć z maratonami, co jest niezbędne, czego się można spodziewać. Taki filmik przyszedł mi do głowy, bo zwłaszcza w tym roku mało kobitek, mało dziewczyn startuje. Generalnie w kolarstwie bardzo mało jest duper, choć jest to bardzo fajny sport, totalnie kompaktowy, idealny dla kobiet. To zajmuje trochę czasu, to pewnie odstrasza dziewczynę. Dzisiaj zrobię filmik o tym, jak zacząć z maratonami MTB, co jest potrzebne. Może przekonam jakieś dziewczyny, koleżanki do tego, by jeszcze może w tym albo w przyszłym sezonie spróbować swoich sił na maratonach w lesie. Więc zaczynamy. Żeby zacząć z maratonami, potrzebujemy imprezy sportowej. Jak je znaleźć? Zazwyczaj w okolicy danych miast jest kilku organizatorów, albo jeden duży. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jest to Mazowia, na którą właśnie dzisiaj jadę. Poland Bike, bardzo mocny w tym sezonie. Jest jeszcze Legia i Mała Liga w tym roku. Na dobrą sprawę wystarczy obserwować profile tych organizatorów i tam bardzo wcześnie, w okolicy lutego, marca, publikowane są kalendarze zawodów, tak żeby można było sobie poustawiać cały sezon. Zawody są zazwyczaj w sobotę lub niedzielę. Koło tam 10, 12. To nie jest tak jak z bieganiem, z maratonami, że trzeba się bladym świtem zjawić, bo o 9 jest start, więc godziny są normalne i ludzkie. Teraz jadę, jest przed 10, start jest o 11:40. Jeżeli chodzi o dystans lite, o 12 dystans długiego, więc znajdujemy imprezę. No i potem co? Następny wątek to sprzęt. Skręć w lewo na rozwidleniu. Potrzebujemy przede wszystkim roweru. Roweru MTB, jeżeli chodzi o maratony, bo w regulaminie napisane jest, że może być to jakikolwiek sprawny rower, ale jeżeli chodzi o maratony, to polecam typowo MTB z odpowiednią oponą, odpowiednim bieżnikiem, bo to nie, maratony MTB to nie jest jazda po ścieżkach rowerowych asfaltem. Tam zazwyczaj organizatorzy wynajdują najlepsze kawałki, elementy tras z okolicy, więc technicznie i przyda się dobry sprzęt, naprawdę gryzący ziemię. Więc najlepiej rower typowo górski MTB, takie jakie teraz są dostępne. W tym roku przerzuciłam się na większe koła 29 i absolutnie polecam to rozwiązanie. Nie ma co się serio bawić, no chyba że jest ktoś bardzo, bardzo niski, ale tak to nie ma sensu bawić się w 27,5. Naprawdę 29, ja mam 1,65 m i spisują się doskonale. Drugim elementem niezbędnym, jeżeli chodzi o maratony MTB, jest kask sztywny. I nie ma takiej opcji, że pojawimy się na starcie bez kasku. Must have przydaje się, sama byłam w tym roku świadkiem przynajmniej kilku takich kraks, wpadań na drzewa, no niefajnych sytuacji, gdzie kask się autentycznie przydaje i mi samej kask w tym roku, może nie na MTB, ale na szosie uratował, no nie dupę, tylko głowę, więc kask absolutnie must have. I tyle właściwie. Stroju nie trzeba mieć cudownego, buty można mieć na zwykłych, ze zwykłą podeszwą, nie trzeba mieć koniecznie SPD-ów. Bidon można zabrać, ale nie trzeba, bo mniej więcej koło co 10 km są bufety, czyli można złapać jakieś picie, jedzenie. No przydaje się na pewno, żeby mieć ze sobą pompka i dętki na wymianę. Co prawda w MTB zmiany zdarzają się nie tak często jak na szosie, ale
no, teren jest trudniejszy, więc możliwe, że najedziemy na jakiś korzeń albo wystający pieniek i wtedy trzeba niestety będzie się ratować, a do mety na przykład będzie 20 km piechotą, bo często trasy są wpuszczane centralnie w las. Więc warto mieć rzeczywiście zestaw awaryjny. Jedziemy na start. Trzeba mieć też jeszcze numer startowy, ale to już w biurze zawodów ogarniemy. I sprzętowo tyle. Więc może się wydawać, że to nie jest jakiś bardzo drogi sport. I rzeczywiście, żeby zacząć, zazwyczaj większość z nas rower posiada, kask posiada, więc można zacząć z marszu i wiele osób właśnie tak robi. Zabawa ze sprzętem zaczyna się dopiero później, jak chcemy zwiększyć komfort, urwać sekundy, albo po prostu czujemy presję, że ten sprzęt powinien być dużo lepszy. I wtedy się zaczyna sky is the limit. I tak samo jak w rowerach szosowych, tak samo rowery górskie potrafią kosztować odpowiednio. Też wchodzą karbony, też wchodzą bardziej agresywne geometrie, lepsze opony, zalewanie, nie jeżdżenie na dętkach, tylko zalewanie opon dęty mleczkiem, więc technologie kosmiczne również w MTB się zdarzają. Poza tym no, też, jeżeli chodzi o Sky is the Limit, teraz jadę do Józefowa z Warszawy, więc nie jest to jakaś duża wycieczka, ale czasami no, trzeba jechać nawet 200-300 km na maraton, na który Ci zależy, ale warto, bo jest to po prostu sposób spędzenia niedzieli, soboty, weekendu. Tak gdybyśmy siedzieli w domu albo poszli do kina, kasa też by się wydała, a w ten sposób wydajemy na paliwo. A wrażenia będą niezapomniane i mam nadzieję, że je właśnie dzisiaj pokażę. Mamy rower, mamy kask, mamy wybraną imprezę, czas wybrać dystans. Zazwyczaj na imprezach są trzy dystanse dla dorosłych. Jeżeli chodzi o Mazowie, one mają nazwy Fit, Połówka i Pro. Jeżeli chodzi o Fit, to jest to około 20 km trasa. Połówka coś koło 40 i cały Pro 50-60. Skręć łagodnie w prawo. To wszystko zależy od trasy, od tego jej poziomu trudności. Dystanse nie różnią się tylko i wyłącznie długością. Jeżeli chodzi o fit, czyli ten najkrótszy, on zazwyczaj też jest dużo prostszy technicznie. Zazwyczaj jakieś takie najtrudniejsze elementy trasy są poprowadzone inaczej i dystans fit, czyli nie wiem, mini, tak jak na innych maratonach, omija te najtrudniejsze dystanse. Połówka i pro zazwyczaj jadą to samo, tylko pro na przykład jedzie dwa razy tą samą pętlę. No, wybór dystansu jest dość istotną rzeczą. Musimy ocenić swój poziom wytrenowania, to jak się czujemy, no albo to, czy chcemy robić generalkę, bo jak zaczniemy generalkę w połówce, no to musimy już ciągnąć tą połówkę, niezależnie co nam się będzie działo w danej lokalizacji, ile ona będzie miała, czy będzie miała 40 czy 60 km. A więc dystans zazwyczaj wybiera się na początku sezonu. Ja jeżdżę tego fita, bo jest to godzina roboty i chyba najlepiej odnajduję się w tej formule. Technicznie mógłby ten być fit dla mnie trudniejszy, z tym bym sobie poradziła, ale chyba jeszcze nie jestem aż tak dobrze wytrenowana, żeby jeździć długie. Na ficie też najwięcej dziewczyn zazwyczaj jeździ. I powiem szczerze, że są to bardzo fajne laski i zawsze się najpierw w sektorze startowym z nimi integrujesz, a potem na mecie, bo zazwyczaj przyjeżdżamy mniej więcej w tym samym czasie. Więc jeżeli chodzi o kobiety, to polecam właśnie ten dystans fit, bo myślę, że każda wytrenowana dziewczyna powinna to spokojnie dać radę przejechać. A też i godzina roboty wcale takiego maksa, to wcale nie jest takie proste i też można się naprawdę nieźle zmęczyć. Mogłabym to porównać, nie wiem, do dystansu sprinterskiego w triatlonie. Wszyscy tylko mówią, że tylko Ironman jest prawdziwym triatlonem,
a ktokolwiek wystartuje na sprincie, mówi, że Jezus Maria, w życiu się tak nie zajechał, jak w tej krótkiej... Za 500 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Jak w krótkim dystansie. To się jedzie zupełnie inaczej, to się jedzie cały czas na maksymalnym tętnie. Trochę inny dystans po prostu, inne zawody w porównaniu do długiego. Więc jeżeli chodzi o dziewczyny, kobiety, polecam na początek Fita, jak najbardziej. Jest to miasteczka zawodów, dobrze zameldować się jakąś godzinę przed startem, żeby znaleźć dobre miejsca parkingowe, zazwyczaj nie ma ich jakoś mega za dużo. Plus trzeba przygotować sprzęt, przygotować siebie, odebrać numer, ogarnąć się w biurze zawodów, więc zrobić rozgrzewkę. Więc to zazwyczaj trochę czasu zajmuje. Taka godzinka przed startem to jest. Kieruj się na południe. Następnie jedź dalej prosto. O, chłopaki się koło napitków ustawili. Tak wygląda biuro zawodów. Zazwyczaj są jakieś dwa stanowiska komputerowe, gdzie rejestruje się zawodników. Dziś mamy pierwszy maraton na dobrą sprawę w okolicy Warszawy i dlatego chyba będą kolejki, bo wiele osób dzisiaj zacznie swój sezon z Mazowią, więc będzie tutaj potrzeba odebrać numery, zarejestrować się, zapłacić. Więc to trochę zajmie i dlatego lepiej zazwyczaj być przynajmniej tą godzinkę przed startem, żeby mieć na wszystko spokojnie czas, odstać swoje w kolejce i spokojnie, bezpiecznie rozgrzać się i wystartować. Jak się skończy maraton, to można uzupełnić płyny. Zawsze jest pełen bidon, baniak. Można sobie dowoli dolewać i wypijać. Jak się przyjedzie bez ubrań, to można też ubrania kupić na miejscu. Takie zgrabne, damskie, męskie. Roweru się nie kupi, rowerów nie ma na sprzedaż. Marta, dzisiaj kręcę materiał, dlaczego dziewczyny powinny jeździć maratony rowerowe. Dla Marty jeden to za mało, jechała wczoraj, jechała wczoraj dzisiaj. Wczoraj było tak. Wczoraj 3 dychy w palanbajku, dzisiaj 20. Jest taka adrenalina, żeby po prostu trzeba. Co ci to daje? Mega satysfakcja. I w ogóle co? Endorfiny. Chce się żyć. I cały tydzień następny można przeżyć w robocie. O, idealnie. Tamka po prostu wybierze wszystkie wyścigi. Nie ma wyścigów. Co? Dlatego, że tyle nas jest. Tak, jest mój rowerek ukochany. Przypomina płomień. On już zeszłego. O paznokciach, o makijażu, proszę bardzo. O, makijaż jest piękny. Zobacz, jakie ma oczy tutaj. Ja mam taki make-up nóg, nie wiem. Przyjechała Jola. Tak wygląda osoba, która skończyła połówkę, a nie Fita. Zajebista trasa, takich więcej. Kocham ten zapach. Mega! Pierwsza open i pierwsza w kategorii! Chiffon Colas Club, zapraszam! Yeah! Behind the scenes po prostu. O, tak se pokręcę. Agnieszka Gustaw, miejsce trzecie. Po wszystkim trzeba się załadować z powrotem i wracać. Mam nadzieję, że na filmiku oddałam, jak z kobiecej perspektywy wyglądają maratony.
że jest to super atmosfera, kalorie spalone, można potem to odjeść, że są kapitalne dziewczyny, że wcale nie taka płeć słaba jest słaba. I zapraszam dziewczyny. Na dobrą sprawę co tydzień się coś dzieje i można jeździć. Kobiety na rowery.